Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Banish. Jesteśmy w momencie eksterminacji wioski, ponieważ bardzo dużo osób stwierdziło, że umrze. Więc miejmy nadzieję, że jakoś tutaj staniemy na nogi po tej eskalacji ludności, jaką w chwili obecnej przeprowadzamy. Tudzież, że żywności zacznie starczyć. Mamy dwie możliwości. Albo nasze ogromne pola zaczną generować zyski. Jezus Maria. Cmentarze już są pełne chyba od dosyć długiego czasu. Niestety, ale... Czy ktoś się tym przejął? Chyba nie. No więc okej. Dawno nie było słychać brzdęku umierania, więc... Można by się... pokusić o stwierdzenie, że ludzie przestali umierać. O, właśnie. Właśnie, i tego dźwięku mi brakowało. No, jak widzicie, wszystko powoli wraca do normy. Plum, dobrze, 2000. 2000, grzybki bierzemy. Paprykę weźmy sobie tak. 2000 sherry, wiśnie, fasole, jabłka. Weźmiemy wszystko, naprawdę, co się tylko da. I mam nadzieję, że że się jakoś z tego wypłacimy. Płacimy się, no proszę. Okej, okay, generalnie rzecz biorąc, w tym momencie dowaliliśmy sobie jakieś 6000 żywności. Powinniśmy dać radę coś z tego zrobić. Oczywiście, o ile nie będziemy mieli innych problemów tutaj. O, tu zrobimy sobie wielki stockpile na te kamienie z tych trzech kamieniołomów. No i ogólnie tak, chyba zaczyna wymierać po prostu nam zasadniczo wioska, no bo... leków nie mamy, zdrowie idzie coraz bardziej w dół. Sądzę, że będzie się to też przekładało na to, że... do szpitala zaczną trafiać ludzie. Jeżeli ludzie zaczną w za dużej ilości trafiać do szpitala, to nie odratujemy tego. Będą zarazy i zaraza zdziesiątkuje prawdopodobnie wioskę. Co byłoby trochę nieśmiesznym. Nieśmiesznym efektem. No dobrze, no na razie... Jaki lemingrot. Ej, weźcie powiedzcie, patrząc na to, że to nie jest nic dziwnego. O, przebili nomadzi, bierzemy. 70 osób. Ale to byłoby złe, nie? W tym momencie już, naprawdę. Oj, to byłoby naprawdę złe. Okej. Okay. Tutaj niech oni zrobią to poletko. Nie, na 72 nomadów, jakbyśmy teraz wzięli, to byśmy naprawdę już frunęli, nie? Już byśmy po prostu oglądali wszystko z innej perspektywy. Okej, okay, no jak to teraz na razie wygląda? W sumie zabierzmy dwóch farmerów. Herbalistów potrzebujemy na pewno wiele bardziej niż jakikolwiek inny dział w tym momencie. Wiecie co, w sumie gorzej nie będzie, nie? Dobra, gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie, więc najwyżej... 70 osób nagle się pojawiło. Puff. Ludzie wyfrunęli po prostu, wyszli z kanałów. Nie no, najwyżej no, może trochę pomogą z tą uprawą pól wszystkich teraz, tak? Mam taką małą nadzieję. No,
Oczywiście domy dostawiamy, tak. Nie przejmujemy się tym ogólnie, że nasza wioska, nasza osada jest dziesiątkowana przez głód. Postaramy się to ogarnąć w biegu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już widzę, co z tego wychodzi. No na pewno nie wychodzi z tego nic dobrego ze względu na to, że tutaj i tutaj brakuje ludzi do pracy. Wheat. Zboże tu mamy. Ej, w sumie głupotę zrobiłem, bo jeżeli teraz nomadzi przyniosą jakąś zarazę, to jesteśmy na pewno w dupie. Bo nie mamy lekarstw. Lekarz no jakiś tam jest. Dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale czemu oni ciągle głodują? No przepraszam bardzo. Żarcie tu jest, tak. O, 4000 jabłek. Tylko fajnie, bo nie mam teraz za co tego kupić, nie? No, nie mamy. Haha, bardzo dobry dowcip, udało mi się. Nie no, musimy go odesłać, bo nie mamy tego za co kupować. Inwentory. Tu dalej jest jakieś jedzenie. Tu są jabłka, tak? Tu jest alkohol. Wełny nie ma na przykład. Wool. Czemu wełny nie ma, skoro tu jest taki zapas tej wełny? Nie wiem, 4000 nawet wełny, niech tu składują. No come on. Byśmy mieli tą wełnę, to byśmy mogli spokojnie sobie pozwolić na to, żeby... właśnie tam wszystko funkcjonowało normalnie. Okej, okay, ale widzicie, ustabilizowało się, umarło kilkadziesiąt osób. Tak, i powoli zaczynamy znowu wchodzić na normalne rytmy. Damy też dwóch vendorów. No, tutaj z minerami, minerów kilku ucierpiało na pewno. No i oczywiście produkcja drewna cierpiała i to bardzo. Ale poza tym powoli stajemy na nogi. Budowniczego jednego tutaj. I oni niech ten bimber pędzą. Oni muszą nam ten bimber tam wypędzić cały. Tutaj pewnie nim te budynki powstaną, nim te kamieniołomy zrobią, to też lata świetlne potrwa. Jak tu wyglądają pola? Okej, pola są wszystkie obsadzone. To jest pewne. Za to jest problem teraz z tym, że ludzie zamarzają. Właśnie ile tutaj ten ma? 12 w zeszłym roku. O Boże. Nie wiem, czy to jest w tonach, czy w kilogramach, ale za mało tego jest. Za mało jest tych ziół. No i teraz w sumie tak. Jeżeli leży forestry, to leży... to leży wszystko. To leży ocieplenie. No i znowu żywność. Nienawidzę zimy. Normalnie nienawidzę zimy w tej grze. Ona tak potrafi chamsko dziesiątkować naprawdę każdą wioskę, że to jest szok. No zobaczcie, teraz przez to, że nie mamy upraw, tak? Jest zima, przeszło lato. Okej, mam nadzieję, że teraz odstrzelimy. Musimy odstrzelić, bo jeżeli nie damy rady odbić teraz tego, no to jesteśmy... to jesteśmy załatwieni. Te wszystkie tutaj... te wszystkie pola muszą tutaj na pełnych obrotach lecieć, bo jeżeli one nie będą leciały teraz na pełnych obrotach, to nie będziemy mieli żywności, żeby przetrwać następną zimę. Dlatego myślę, że farmerstwo... Inaczej, pastwiska są dobre ze względu na to, że mamy skóry, tak? Ale wycofuję się z tego, co mówiłem wcześniej, że idzie na nich wyżyć, bo nie idzie. One dają stabilny przychód żywności, ale nie jest to taki przychód, żebyśmy mogli z tego wyżywić taką wiochę. No nie ma opcji na to.
Nie ma na to fizycznie opcji. Teraz mam nadzieję, że chociaż, widzicie, te farmy paspiska dają nam tyle, że jakoś tutaj dajemy radę to zrobić, tak? Ale i tak cały rdzeń żywnościowy, że tak powiem, całą żywność, którą możemy zdobyć, będziemy łapali teraz dopiero z tych. Z... No, szybko, niech co jest. Z tego, no szybko, z farm. I to jest jedyne, na czym teraz możemy nam bazować. Jeżeli nie będziemy na tym bazowali, no to... Sorry, bro. Mamy 120 dzieci. No, proszę was. Gdzie te dzieciaki się rodzą? Jest ich trochę za dużo. Umarł z głodu ktoś. Znowu. Okej, pola jeszcze dorastają, tak? Dodajmy może tutaj gdzie jest jakieś większe poletko. Po jednej osobie. Dwa i pół serduszka zdrowia. Licho. Jest licho, moi mili. I znowu zaczyna się śmierć głodowa. Nie wiem, czy damy radę z tego się wygrzebać. Tak powiem wam szczerze, nie wiem, czy dam radę z tego się wygrzebać teraz, bo... No jest problem taki, że... Zbiory, nawet jeżeli są... To są za niskie. Za małe. Za mało po prostu... no niestety... Mamy wszystkiego. Powiedz tak, musimy zainwestować w traderów. Musi tu 6 osób latać. Muszą znosić wszystko i będziemy kupowali żywność najwyżej. O, i widzicie, stało się teraz to. Zaczynają schodzić zbiory. Zobaczcie, ile żywności nagle mamy. To jest tak trudna strategia mimo wszystko. No zbierajcie to, zbierajcie to, no. Muszą pozbierać tą całą żywność, póki się nie zmarnuje. Ten dźwięk po prostu tej śmierci jest teraz fenomenalny. O Boże. Nie, musi przetrzepać tą wioskę, musi ją przetrzepać. Musimy zejść do niższego pułapu, jeżeli chodzi o ludność. I musimy zacząć od jakiegoś takiego rozsądniejszego pułapu, nie wiem, 400 osób? Może? Żebyśmy mogli z tym stanąć na nogi. Okej, płynie handlarz. Od handlarza co kupimy? Nasiona. No nasion to ja nie chcę. Nie, mamy tylko dwóch jeszcze nasion. Ciekawie. Nomadów nie mamy. Produkcja żywności, zobaczcie. Mamy niby produkcję żywności dodatnią, ale cały czas mamy problemy z tym, że ludzie umierają. Tak. Nie wiem, czy jest to jeszcze do odratowania. Ksiądz kolejny, Taylor, Blacksmith. I oczywiście wszystko inne w pola. W pola, w pola i robić na polu musicie. Ludzie, musicie robić na polu. Nie będziecie robić na polu, to umrzecie. Dobrze, tu mamy iron, tu mamy iron coal. Ojej. O, ten cmentarz może niedługo zrobią. Już go też trochę czasu tam, że tak powiem, męczą. Okej, dobrze, mamy znowu tylko tipy o to, że rezerwy są niskie. Jest nadzieja, że będzie lepiej. Jest zdecydowanie nadzieja, że będzie lepiej. Okej.
Okej, okay, stajemy na nogi. Tak, stajemy na nogi. Dobrze, w sumie może miejmy na razie tylko jednego. Może jednego nauczyciela. Bo i tak jak te dzieciaki dorosną, to... No. Od razu jeden nauczyciel, trzech nauczycieli. Pyk. No dobrze. Czyżby miało być lepiej? Czy to jest ten dzień? Co tu się w ogóle, tekstura się rozmyła? Czy to jest ten dzień, w którym odwróciło się do nas szczęście i zaczynamy powoli generować zyski? Byłoby genialnie, byłoby naprawdę genialnie, ja bym się nie pogniewał. Teraz tak, zobaczmy jak wyglądamy ze skórami. Aha, skór tej nie mamy. Bo mamy tam za dużo niby jej do ułożenia. Inwentory. No dobra, dajmy 500. Też powinno starczyć. Wełnę natomiast możecie tam sobie brać ile chcecie, bo wełny to mamy po prostu chore ilości. Nie powiem, że mamy dużo, powiem, że mamy chore ilości, bo tak naprawdę no wełny 7000, 6000 prawie. No sorry. Okej. Okay. Pastwiska, żeby pastwiska nam nie poupadały. Bo pole odbudować to jest żaden problem, ale pastwisko wyhodować na nowo całe, jeżeli by się nam, że tak powiem, zamknęło, no to masa roboty. Okej. Okay. Tutaj jak sady cisną, tak. Alkohol jest robiony. Czekajcie, czy możemy tu ustawić... Możemy tu w sumie ustawić magazyn. Dobrze, to niech tu powstanie jeden magazyn wtedy taki. Ale chyba ogólnie gdzie indziej miał powstać, z tego co wiem. No ale cóż, dobra, jest jak jest. 12 pracowników, świeżaków. Okej, okay, bierzemy. Nie mamy już śmierci na razie, więc tą chociaż jedną sprawę opanowaliśmy. No i przypłynął handlarz. Co ma dla nas handlarz? Zauważył chyba, że mamy problem. Więc myślę, że możemy kupić trochę. 1500. Dobrze, weźmy tutaj 35. Może wełny mamy dużo, możemy sobie pozwolić na taki handel. Na razie weźmy to jako takie zabezpieczenie dla nas. Miejmy nadzieję, że z czasem to wszystko się tutaj też poprawi. Ogromne pola normalnie, ogromne pola. Ale... Kurczę, to, że tak nas dziesiątkowało, no bo... Nie można powiedzieć inaczej, no to było dziesiątkowanie. To, no trochę mnie zaskoczyło, trochę mnie zaskoczyło. Nie sądziłem, że aż tak bardzo to odczujemy. Natomiast nie mamy leków. No leki powolutku, powolutku. Wiadomo jest to, że no... Leki na pewno są w plusie, na plusie. W stosunku do tego, ile jest potrzebnych, bo zdrowie nam idzie w górę. Więc można powiedzieć, że niedługo powinniśmy stanąć na nogi. Teraz tak, tutaj te kamieniołomy już są, no, w całkiem sporym, zaawansowanym stadium. Teraz tak, tutaj 3%, tu 31%, tutaj... Dobrze, może na razie tak, wstrzymajmy pracę w tym kamieniołomie i niech przerzucą się na te dwa. Niech dojadą te dwa kamieniołomy do końca. No i potem się wszyscy przerzucą tutaj już od razu potem. Będziemy mieli, myślę, mniejszy problem z tym. Dobrze, no jest naprawdę fajnie. Powolutku... Powolutku naprawdę zaczynam wierzyć w to, że damy radę tutaj. Damy radę wyhodować i mieć to, co mieliśmy wcześniej. Oczywiście no, z chłodem dalej sobie nie radzimy. Potrzebni nam są właśnie foresterzy, no kurczę, może...
umarł z zamrożeniem co ten. Nie, słabe serce. O, to jest coś, czego dawno nie było. No ale zobaczmy na to też, że dosyć dużo osób w naszej wiosce jest już no, w takim inno, powiedzmy, sowitym wieku. Tak. Większość osób z tego, co się... Zobaczmy, no przeklikajmy kilka mieszkań w sumie. No, 60-lat... Nie, no w sumie, ej, no 40... No tutaj na przykład... Wyobrażacie sobie, kurde, faceta 75 lat, który robi w kamieniołomie? Takiego zobaczyliśmy. Okej, żywność idzie w górę. Mamy 10% do pełnych magazynów. Okej. Może się uda powoli to wskrzesić. Wróci świetność, która była kiedyś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, no póki co naprawdę powolutku do przodu idziemy. Kościół, mamy 4 kościoły, 4 kaplice w sumie i 440, no 500 osób mamy niecałe. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierseed, no właśnie, Pierseed, bo Pierseedów nie miałem, chyba. A co to są w ogóle piersy? Bean wall. Nie, pier to są gruszki, aha. Jakie to są seedy? Bean i plum. No, bean chyba mam, nie? Nie mam fasoli, serio? Ej, no naprawdę nie miałem fasoli. Nie, no moment. Jezus Maria, bin był tutaj. Dobra, mniejsza, kolego, spływaj. Daj się załatwić teraz. Dwie osoby zamarzły na śmierć i jedna umarła podczas porodu. I... Co z tym zrobić można? No z tym, że umierałem podczas porodu, to nie poradzę nic, tak? Z tym, że ogólnie jest małe zapotrzebowanie na ludzi w tej chwili, bo większość umiera, też nic nie poradzi. No ja tylko poradzić mogę jedynie z tym, że no nie mam ludzi na farmach. A to jest trochę naprawdę bolesne, bo mimo wszystko chciałbym, żeby to działało. Dobrze, to tak, jak tutaj tam się skończą, to... Stąd przekierujemy z tych 2%, co robią? Niech przejdą tutaj. Wtedy ten kamieniołom się zamknie, później wszyscy pójdą na tamten robić i nie będzie problemu chyba. Nomadzi, no proszę. Ilu? 28 osób. I właśnie zobaczyłem, ile mamy żywności w tym momencie. O Jezu, nie bierzemy ich, nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie bierzemy na razie nomadów. Zdecydowanie nie bierzemy nomadów, bo nomadzi to by po prostu teraz już... To już byłby wyniszczenie dla naszej wioski, czy takie dokumenty, to już nawet nie mówi się, że spalenie po prostu, to już byśmy byli po prostu... No dokopalibyśmy sobie sami. Dobrze, tutaj tak. No ten alkohol stąd już jest transportowany gdzieś. Ciekawe mnie tylko gdzie. No ale przed chwilą mówiłem, że mamy żywność, już jej nie mamy. Ojku. Na pola ludzie. To kilka pól więcej, a wydaje mi się, że... No jest, no dobra, trzeba zrobić tak jeszcze. A w sumie można zrobić też tak. Okej, powolutku. Powolutku nie dziesiątkujemy wioski. Te pola tutaj jak? No te pola powinny ogromne zyski przynosić. Tu to powinno kukurydzy być po sam czubek, nie? Powinno, ale nie ma. Powinno, ale nie ma. Tutaj kto jest? Pewnie farmerzy.
No, sami farmerzy tu mieszkają. W sumie to jest też fajne, no bo widzicie, tak jak je domy ustawicie w okolicy na przykład tutaj danych miejsc pracy, tak tam ludzie się zaczną wprowadzać tacy, nie? Czyli na przykład jeżeli tutaj ustawimy kolejne domy, na przykład 2, 3, 4, no damy te 4 domy, to tutaj się wprowadzą na pewno albo farmerzy, albo browar mistrzowie, albo stonecutterzy, kamieniarze znaczy się. No innej opcji nie ma na to, tak? Tutaj to za chwilę się skończy, to też. W sumie im później się skończy, tym lepiej dla nas. Lumberjack. Okej, kolejne osiągnięcie, Lumberjack, spoko. You receive an award. Pewnie ileś już tam, pewnie ileś drewna żeśmy poszczepali. Patrząc przy tym, jak tutaj to idzie, to ilości ogromne, tu muszą być ogromne ilości na przemian. W sumie możemy zobaczyć, nie? Jak tutaj wygląda produkcja. Firewood, fuel. Produkujemy 1500, używamy 800. Czemu tu jest ciągle mało? Nie, ogólnie wszędzie, gdzie powinno być, mamy nadwyżkę produkcji. Poza nie... Nie no, nawet w lekach już mamy powoli. Wow, nawet w lekach mamy powoli normalne statystyki. Dobra. Okej. Okej. Zaczynamy, naprawdę widzę... ciągnąć tak to do góry, jak powinno być. No jestem zaskoczony, nie? Ale mile zaskoczony. Okej, może teraz też możemy już pozwolić na edukację ludzi. Uff, powiem wam, nie wiem, no ja odetchnąłem teraz, że tego, mimo tego kryzysu, jaki tutaj mieliśmy, to udało się to w miarę na ludzi wyprowadzić. Nie ma tutaj jakichś teraz katastrof. Łowczych nie ma, nie mieliśmy. Dobrze, dodajmy ich tu. Vendor, trader. Reszta jest. A nie, jednego księdza nie ma. To już jest jeden ksiądz więcej. Okej. Dobrze, jest nadzieja na lepsze jutro. Jest nadzieja na lepsze jutro. Masakra. Masakra, ja w życiu nie myślałem, że zima tak w tej grze umie dowalić, nie, ale... Sami widzieliście, zima nas po prostu tutaj zmieszała z błotem, zupełnie, no... To, co nam po prostu się stało podczas zimy, to jest... mała głowa. Dalej tu ktoś mieszka? Nie, w domu dla... w takim mieszkaniu czasem nikogo nie ma, dobrze. Okej, ale dobrze, w tym miejscu dziękuję wam za uwagę. Do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!